happens when you Witam Państwa w cyklu Kino Mówi Filmy Świata. Za dokładnie tydzień rusza 6. edycja festiwalu Filmy Świata, ale Kino. Festiwal otworzy film Miód w reżyserii Semiha Kaplanolu, film, który wygrał tegoroczne Berlinale. Zresztą reżyser już za 2 tygodnie będzie gościem Kino Mówi. Później wspólnie obejrzymy jego wcześniejszy film zatytułowany Mleko. Dziś już za chwilę obejrzymy inny świetny turecki film zatytułowany Inna modlitwa, film, który wygrał festiwal filmowy w Rotterdamie w zeszłym roku. I z tej okazji moimi gośćmi są Agnieszka Ayşen-Kaim, orientalistka, i Max Cegielski, pisarz, autor książki Oko świata o Stambule. I za chwilę porozmawiamy o Stambule. Zresztą proponuję, żebyśmy od tego Stambułu zaczęli, bo bohater filmu, który zaraz zobaczymy, Musa, przybywa na samym początku do Stambułu. Jest tam prawdopodobnie pierwszy raz. I tak samo wyście kiedyś dotarli do tego miasta po raz pierwszy, a później powracaliście wielokrotnie i pewnie te wasze wrażenia, nie wiem, jakoś tam zmieniały się i wzbogacały. Ale co zostało z tego pierwszego zderzenia, z tego szoku, kiedy tam dotarliście? Ja myślę, że Musa jest oszołomiony jak każda osoba z prowincji, prawda, czy z jakiegoś mniejszego miasta, która przybywa do Stambułu. Co prawda, on właśnie chyba przybywa z Ankary, czyli stolicy, ale z drugiej strony... Z okolicy Ankary, czyli stolicy, ale miasta nowoczesnego, które jakby powstało w takiej pustce właściwie anatolijskiego stepu, a przybywa do Stambułu, czyli do grodu, który liczy sobie tysiące lat, który jest takim spiętrzeniem, zagęszczeniem historii. Ja bym tutaj przywołał w ogóle Andrzeja Stasiuka, który, jak wiadomo, podróżuje ciągle w te okolice. Jakiś czas temu opowiadał, jakie on miał wrażenie, widząc Stambuł z daleka, po przejechaniu przez Bałkany, czyli przez raczej dosyć puste, jakieś takie prowincjonalne okolice, i że nagle ten Stambuł, te jakby mury starożytne, to miasto wyrosło przed nim. I on mówi, że miał takie wrażenie, że ten Stambuł wysysa całą energię po prostu tam z promienia, nie wiem, 200 czy 300 kilometrów, i wszystko tam zmierza i tam się zagęszcza i tam jakoś tak wyrasta w taki niesamowity sposób. I trochę jest też tak w tym filmie, no bo jakby życie tego bohatera trochę zaczyna się właśnie po przybyciu do Stambułu. Agnieszka, czy ty w tym filmie widzisz właśnie ten Stambuł taki, jakim ty go odkrywałaś, kiedy tam trafiłaś na początku? Znaczy, moja percepcja Stambułu jest na pewno zupełnie inna niż percepcja Musy. Musa jest Turkiem, dla którego przede wszystkim sam hałas i dźwięki miasta, wielkiej metropolii, nie są zupełnie obce. Ja pamiętam, że kiedy miałam lat 17 i trafiłam po raz pierwszy do Stambułu, dla mnie pierwszym uderzeniem, takim pierwszym bardzo silnym wrażeniem był hałas miasta, znaczy ten cały behawioryzm życia w orientalnym mieście. Natomiast Musa jest tym oczywiście oszołomiony tym Stambułem, trafia do bardzo atrakcyjnego miejsca w Stambule, jakim jest dzielnica Galata po europejskiej stronie Bosforu. I trafia od razu do multietniczności, tak? Znaczy do takiego środowiska, którego na pewno nie doznał, nie spotkał w swoich rodzinnych stronach. Jego sąsiadką okazuje się być chrześcijanka, to znaczy on rozpoznaje jej religię po krzyżyku, który ma zawieszony na piersi. Ja się zastanawiałam, czy dla Turka jest od razu jasne, że to jest kobieta o jednak europejskich korzeniach. Ja myślę, że tak, dlatego że ona ma wyraźnie rysy europejskie, jaśniejszą cerę. I to jest rozpoznawalne. Nie tylko on to dostrzega, ale także jego kuzyn, który wprawdzie dosyć kolokwialnie wyraża się o urodzie dziewczynie, o jej nietypowości, ale w każdym razie jest to taki bardzo charakterystyczna cecha. Potem jest to potwierdzane przez imama, który głównego imama meczetu, w którym służy, pełni posługę Musa jako muezin. I imam mówi, ta niemuzułmanka przekazała mi informację o tobie. Określa ją mianem Gairi Muslim, czyli właśnie innowierczyni. To jest bardzo charakterystyczne, że w takim właśnie słownictwie, nazewnictwie muzułmańskim mówi ta cudzoziemka, prawda, nie mówi ta
nawet chrześcijanka nie używa tego słowa. Centrum tego filmu, sercem tego filmu jest jednak pewna bardzo subtelna relacja pomiędzy Klarą, tą katolicką pielęgniarką, a pomiędzy właśnie Musą. Ten film jest niemelodramatyczny w żaden sposób, nie padają wielkie słowa, ale oni się do siebie zbliżają. Czy istnieje jakaś religijna bariera, zacznijmy od niego, po jego stronie? Islam przede wszystkim nie wykształcił w ogóle zjawiska kościoła, w cudzysłowie, tak? Znaczy organizacji, która ma hierarchię, w rzymscy katolicy mają papieża i tak dalej, tutaj tego w ogóle nie ma. Są tylko słowa proroka. Nie ma celibatu też. No oczywiście są... Nawet mistycy muzułmańscy w większości z tych szkół też nie są zobowiązani do celibatu. O ile ja dobrze pamiętam, prorok raczej mówił o tym, że nie należy przesadzać. To znaczy należy prowadzić normalne życie. Należy życie, się żenić, prawda? Należy się żenić, mieć dzieci i tak dalej. Ale czy można się z innowiercami żenić? Czy to jest w porządku w ramach tego właśnie islamskiego obrządku? Chrześcijanie i Żydzi są jakby wyżej w tej hierarchii od na przykład politeistów, na przykład hinduistów, tak? Jeżeli by to była kobieta, to ona to właśnie... To znaczy, może tak, tutaj mamy taką sytuację, że muzułmaninem jest Musa, mężczyzna. Może tylko wyjaśnię, że też znamienne jest imię tej postaci. On nazywa się Mojżesz, tak? Mojżesz jest również prorokiem w islamie, ale on jest muzułmaninem, czyli on, biorąc sobie żonę niemuzułmankę, przydaje jeszcze jedną wyznawczynie gminie muzułmańskiej, znaczy potencjalnie, jeżeli ona by chciała przejść na islam. To też jest bardzo istotne. Trudniej jest, kiedy muzułmanka miałaby wyjść za katolika na przykład. To znaczy jakby ona musiałaby się raczej podporządkować religii męża. Może ten mur, który jednak istnieje między nimi, przynajmniej z jego strony, w ogóle nie ma jakiejś religijnej natury. Ale ja bym tylko chciał jedną rzecz powiedzieć, że mam wrażenie, że specyfika tego filmu polega na tym, że on gdzieś ten kontekst taki obyczajowo-kulturowy ma gdzieś bardzo daleko w tle, dlatego że tak naprawdę to niespełnienie w tym filmie wynika tak naprawdę z cech osobowych tych bohaterów. Tak. Z ich, właśnie z ich pobożności, a więc na przykład z ich nieśmiałości. Oni, przecież słowa, które padają bezpośrednio pomiędzy nimi są tak naprawdę dzień dobry, do widzenia. Tak? Oni są tak pobożni, tak normalni, tak zwykli, tacy, no takie dzieci Boże trochę. Bardzo też powiedzieć, są poblokowani? Oni są prostodusznymi introwertykami, obydwoje, samotnikami, o naturze samotników. Ja myślę, że Musa do momentu, kiedy się dowiaduje, że jednak Klara chce zostać zakonnicą, ma nadzieję. To znaczy on bardzo cieszy się tym każdym ewoluującym etapem ich znajomości. Jest w nim nadzieja. Natomiast kiedy pada już ta ostateczna informacja, że ona się szykuje na siostrę zakonną, to dla niego jest już, bo pada w kompletną desperację i jest to dla niego naprawdę cios prosto w serce, ponieważ dla niego żarliwość jej wiary jest, on nie ma nic przeciwko temu. Kiedy imam go pyta, czy masz jakąś wybrankę na oku, on się nie chce do tego przyznać. A potem używa słowa dindar. Dindar, czyli wierząca. Czyli ona jest bardzo żarliwa w swojej religii. Ta ich żarliwość jest porównywalna. To jest możliwe do pogodzenia, natomiast społecznej sankcji na taki związek moim zdaniem we współczesnej Turcji nie ma. To znaczy oni mogliby spróbować, natomiast środowisko Musy, jego rodzina, środowisko wokół meczetu, właśnie to środowisko gminy, trudno by zaakceptowało taki związek. Oni musieliby gdzieś zacząć żyć poza tą społecznością i oczywiście też to jest tak, że ta historia mogłaby się przydarzyć prawdopodobnie tylko w Stambule z powodu tego dziedzictwa wielokulturowego i prawdopodobnie gdyby miała mieć swój dalszy ciąg, to mogłaby mieć znowu tylko w Stambule, które jest na tyle wielką metropolią, że można by gdzieś zacząć żyć obok społeczności, prawda? Gdzieś w tej bardzo gęstej przestrzeni, gdzie właśnie tu jest ukryty nagle kościół, tu jest ukryty meczet. Kawałek dalej jest ukryta synagoga, na przykład stara, jakaś obok jeszcze dawna ambasada na przykład. To tam mogliby gdzieś się skryć w tych wąskich uliczkach, ale byłoby to trudne. Zastanówmy się przez chwilę nad samą turecką kinematografią. Przejdźmy do samej materii kina. Zastanawiam się, czy Turcja jest dzisiaj jedynym krajem, w którym właściwie można pokazać wyznawców islamu
właśnie jako osoby takie rozdarte, pęknięte, prawda? Czy jest jeszcze jakiś inny kraj islamski, arabski, w którym można sobie na coś takiego, chociaż to bardzo subtelne, ale jednak można sobie pozwolić na coś takiego w kinie? Takie filmy w Turcji powstają też trochę z powodu jakby takiej fali odreagowywania Atatürka. Znaczy jakby cała sytuacja polityczna w Turcji, czy wszystkie w ogóle procesy, jakie są polityczne, społeczne, przewroty wojskowe, procesy przed sądami, które się toczą, to wszystko jest cały czas jakby dziedzictwo Atatürka w sensie i pozytywnym, i negatywnym. Znaczy w każdym kraju przymusowo wprowadzone reformy, choćby miały jakby szczytny i piękny cel, zawsze muszą zostać odreagowane przez społeczeństwo, prawda? W związku z tym jakby też takie kino istnieje w Turcji, dlatego że ciągle Turcy się zastanawiają nad swoim stosunkiem do religii, a z drugiej strony nad swoim stosunkiem do świeckości. Tak? Znaczy, ale twoim zdaniem właśnie na tym polega fenomen tej kinematografii, która no, ja myślę, rok w rok triumfuje na różnych festiwalach i okazuje się niezwykle dla nas ciekawa też. Czy to jest ten konflikt, czy to odreagowywanie? Skąd ten fenomen? Znaczy, ja myślę, że akurat wątek religijny jest bardzo mało eksplorowany w kinie tureckim. Tak naprawdę on powinien być o wiele szerzej pokazywany, ponieważ jest to jeden z podstawowych tematów współczesnej tureckości. Jednak Turcja się mocno islamizuje. Natomiast film Bojaźń Boża, Takwa, opowiadał o pewnym rozłamie w ramach bractwa, w ramach Tekke. Tutaj mamy akurat kwestię, bardziej taką wymowę ekumeniczną. Natomiast sukces tureckiego filmu, tureckiej kinematografii raczej należy przypisać środowisku ateistycznemu w Turcji, prawda? Ponieważ środowisko filmowców, jak to sami o sobie mówią, jesteśmy dinsis, czyli jesteśmy ateistami, jesteśmy bezwyznaniowcami. Czy w ogóle to kino, które oglądamy, właśnie Lęk przed Bogiem, filmy Jaylana, prawda, no nie wiem, właśnie ten film Inna modlitwa, czy takie filmy w ogóle docierają do tak zwanej publiczności tureckiej, tej zwyczajnej, która chodzi do kina w Stambule? Czy mówimy tutaj tylko o kinie, które zaczyna funkcjonować na festiwalach i to najczęściej poza granicami? To jest dokładnie taka sama sytuacja jak wszędzie na świecie, że mamy produkcję artystyczną, która hula sobie w takim globalnym obiegu artystycznym. Natomiast oczywiście, że w sensie statystycznym, w sensie oglądalności, w sensie box office, to oczywiście, że czy w Turcji, czy w Iranie, czy w Wietnamie, czy w Tajlandii, też nikt nie ogląda tych filmów artystycznych, które my znamy z festiwali. Tak, a Picza Ponga, który będzie jednym właśnie również z bohaterów festiwalu Filmu Świata, ale kino ogląda, prawie że nikt nie zna w Tajlandii. Tak, ogląda popularne filmy, a w telewizji ogląda tak samo sformatowane programy o tańcu czy z zagadkami i milionami, jak w Polsce. I to jest proces jakby globalny. Chciałbym powiedzieć, że polskie kino też hula sobie po festiwalach na całym świecie, tylko tutaj w Polsce jest nieznane. Niestety na razie jeszcze tak nie jest. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę, a państwa zapraszam na Inną modlitwę, turecki film, który zwyciężył zeszłoroczną edycję festiwalu filmowego w Rotterdamie. I jednocześnie chciałbym przypomnieć, że już za tydzień w cyklu Kino mówi filmy świata, irański film Nikt nie rozumie perskich kotów. Też bardzo państwa serdecznie zapraszam. Dziękuję.